Czy po tym, co teraz się dzieje w naszym kraju, może pani śmiało powiedzieć, że następuje dobra zmiana? Tak, dokładnie. W TVP też? Dokładnie tak. Piotr Kraśko zwolniony, Beata Tadla także zwolniona. Wiem. No każdy chce mieć swoich ludzi. Tak. Czy według pani jest to dobre posunięcie? Chyba tak. A jeśli chodzi o inne kwestie, Trybunał Konstytucyjny choćby? No tu gorzej. Tu już gorsza sytuacja. Wszystkim jest jednak rząd. To, że telewizja coś pokaże, nie znaczy, że tak jest, czy tak będzie. Kraśko nie umiał po angielsku, powinien wziąć tłumacza. Wywiad położył. Tadla miała takie wysokie o sobie mniemanie, że jak ja przyjechałam z Ameryki, się dowiedziałam, że istnieje Tadla i że to jest jakiś koniec świata albo Bóg prawie. Więc się trochę do mną wstrząsnęło, bo nawet w Ameryce mają duże ego, a speakerzy są dużo lepsi. Ja się po prostu bałam Polski, jak zobaczyłam Tadlę. No. Czy dostrzega pan też szumnie zapowiadaną przez PiS przed wyborami dobrą zmianę? Tak. Nie dostrzegam. A myśli pani, że to, co się zmienia w TVP, to, co się zmienia, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, o służby specjalne, czy to jest dobra zmiana, czy to będzie dobra zmiana? Nie jest i nie będzie dobra zmiana, moim zdaniem. To, czy dobrą zmianą jest, że jest Jacek Kurski, to się okaże. Ale generalnie na obecną chwilę wszystkie zmiany, jakie będą, czy to w mediach, czy w prokuraturze, na moją ocenę będą dobrymi zmianami. Ja jestem głęboko przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość, które obecnie rządzi, będzie rządzić dobrze. To jest partia wodzowska. To jest partia, której Polska potrzebuje. Takiej silnej partii, która nie pojedzie do pani Merkel na skargę, która nie pojedzie do Brukseli poskarżyć. Macie przykład Orbana, który na Węgrzech robi dobre zmiany i teraz zaczyna się taki moment, w którym go wszyscy naprawdę zaczynają szanować. Dopóki nie będzie puczu, nie będzie zamachu stanu, oni rządzą. Dopóki żyjemy, dopóki możemy jeść, dopóki policja nas nie zatrzymuje za nie wiadomo co, ja myślę, że ludzie powinni trochę stonować swoje zapędy i tak dalej, bo naprawdę nie jest tak źle, jakby to się wydawało. Czy dostrzega pan dobrą zmianę? To jest szumnie zapowiadane przed... Bardzo złą zmianę. Czyli Jacek Kurski na fotelu prezesa TVP to jest dobra zmiana? Nieporozumienie. Czy dostrzegasz dobrą zmianę w Polsce, którą PiS zapowiadał przed wyborami? Nie dostrzegam.